Kury wyrabiano płaszcze, czapki, mokasyny, nogawice, rękawiczki i kurtki. Odzienie zimowe, w przeciwieństwie do letniego, miało dodatkową warstwę skórzaną. Na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety ubierali się w odzież, która zapewniała swobodę ruchu. Tylko w czasie ważnych uroczystości przebierali się w najbardziej uroczyste stroje, bogato udekorowane piórami i paciorkami. Kiedy przychodziły chłodniejsze dni, bojownik używał nogawic. Nosił je także dla ochrony na polowaniu i na wyprawach wojennych. Były bardzo kolorowe. Prócz farby zdobiły je dzwoneczki, muszelki, pióra lub paciorki. Swoje najlepsze ubranie wojownik wkładał na wyprawę wojenną. Jego odzież nosiła znaki charakterystyczne nie tylko dla plemienia, lecz także dla stowarzyszenia wojowników, do którego należał. Wskazywały też na jego osobiste osiągnięcia na wojennej ścieżce. Koszule ceremonialne, popularnie zwane wojennymi, bo wkładane na wyprawy przeciw wrogom, były obficie zdobione. Zwisały luźno, znacznie poniżej talii. Najpiękniejsze koszule wojenne miały plemiona z północy, na przykład Siuksowie. Cheyennowie, Indianie Arapaho i Kiowa malowali na nich symbole związane z niebem. Koszule plemion z południa były zwykle mniej udekorowane. Indianie uważali, że włosy są bezpośrednio związane z duszą. Traktowali je jak ozdobę. Na czas wypraw wojownik starał się podkreślić niepowtarzalność własnej czupryny, czemu służyły paciorki i farba. Największą chwałę przynosiło wojownikowi zaliczenie uderzenia, czyli dotknięcie, a nie zabicie lub zranienie wroga. Upoważniało to do noszenia we włosach orlich piór. Włosy Siuksów były rozpuszczone jako symbol pokory. Wojownicy niektórych plemion ścinali włosy, pozostawiając tylko krótką kępkę, a głowy i twarze malowali na czerwono. Wyjątkowo efektowna odzież Indian z równin z okresu rozkwitu ich kultury zajmuje szczególne miejsce w historii ubioru. Uporządkowana struktura społeczna była tym czynnikiem, który pozwolił 7 nacjom wspaniale egzystować w surowych warunkach. To tłumaczy też ich sukcesy w wojnie z armią Stanów Zjednoczonych, w której przez 40 lat Indianie byli równorzędnym przeciwnikiem. Zwraca uwagę stopień rozbudowania tej struktury. Jej podstawę stanowiła rodzina. Rodziny łączyły się w rodzinę poszerzoną, czyli klan. Z kolei klany składały się na wioski lub obozy. W wiosce mógł mieszkać jeden klan albo szczep złożony z kilku klanów, czasem spokrewnionych przez małżeństwa, choć nie było to regułą. W wioskach, szeroko rozrzuconych na terytorium zajmowanym przez dane plemię, w zależności od pory roku, mogło przebywać nie więcej niż 20 osób. Czasem wioski ciągnęły się nawet 15 kilometrów wzdłuż rzeki. Życie w obozie toczyło się wokół tipi. Wszystkie obowiązki związane z funkcjonowaniem domostwa spoczywały na kobietach. Zbierały one drewno na opał, korzenie i owoce, gotowały posiłki, czyściły skóry, przygotowywały do suszenia mięso bizona, szyły odzież, mokasyny. Dzieci do lat 6 przebywały wyłącznie pod opieką kobiet. I na ogół przez cały ten okres były karmione piersią. Starsi chłopcy pomagali ojcom przy kucach, a dziewczynki uczyły się, co to znaczy być dobrą żoną i matką. Pomimo nawału obowiązków, kobiety nie były traktowane jak służące. Znały swoją rolę w społeczności i niechętnie przyjmowały męską pomoc. Głową rodziny był jednak mężczyzna. Jego obowiązkiem było polować i prowadzić wojny. Miało to swoją cenę. Typowy klan liczył znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, co tłumaczy powszechność poligamii.
Mężczyzna, którego nie zmogły bitwy ani polowania, miał wiele żon, żeby zapewnić utrzymanie liczebności grupy na poziomie umożliwiającym normalne jej funkcjonowanie. Klany i szczepy działały w dużej mierze niezależnie od siebie, zwłaszcza w stosunkach z innymi plemionami i białymi. Biorąc pod uwagę duże odległości między wioskami, ogromną rolę w utrwalaniu tożsamości plemienia spełniały zjazdy jego członków, połączone z rytualnymi ceremoniami, ucztami i tańcami. Planowano wówczas wspólne działania wojenne. Rozpalano wielkie ogniska, a tańce przy akompaniamencie bębnów trwały do późnej nocy. Latem ogniska płonęły całymi tygodniami. Wokół nich odbywały się pokazy odwagi śmiałków, którzy dokonywali wyczynów w rytm muzyki bębnów. W ten sposób świętowano zwycięstwa, polowania, zawarcie małżeństwa, początek pory siewu i zbierania plonów. Indianie mieli pieśni na każdą okazję, począwszy od hymnu ku czci wierzchowca do pieśni śmierci, którą wojownik śpiewał podczas bitwy. Wszystko to stanowiło nieodłączną część ich religii. Dla Indian z równin każdy szczegół otaczającego ich świata miał do odegrania jakąś rolę. Słońce, góry, zwierzęta, rzeki, drzewa, wszystko to wiązało się ze Stwórcą, wielkim duchem, który emanował magiczną siłą. Dlatego wszystko było świętością. Niezliczone rytuały odnawiały więź członków plemienia z ziemią, na której żyli i z samym Stworzycielem. Indianie wierzyli, że odprawiając rytuały, łączą się z Bogiem, współuczestnicząc w świecie duchowym. Dla każdego wojownika najważniejszym z rytuałów było poszukiwanie wizji. Przez 4 dni nie wolno mu było ani jeść, ani spać. Mógł tylko modlić się o radę do swoich duchów opiekuńczych. Ceremonia powwow toczy się wokół tego bębna. Jest kręgiem, jak ziemia. Dotyka wszystkiego, co znajduje się w tym kręgu. Kiedy tu wejdziesz, możesz to zrobić jak ja teraz. Ale kiedy to się zamknie, kiedy nic nie widać, co się wtedy dzieje? Ktoś mówi ci, jesteś w łonie matki. Nie masz ubrania, jesteś nagi. Więc kiedy to się znów otworzy, nie wybiegniesz stąd. Raczej wypełzniesz. Ręczę za to. Ze względu na to, co się tu zdarzyło, wypełzniesz, jakbyś znowu był niemowlęciem, a kiedy spryskasz się wodą, to tak jakbyś wszystko odłożył na bok, znów możesz zacząć jak noworodek. Rytuał poszukiwania wizji tworzył więź wojownika ze światem duchowym, wspierał go w modlitwach o opiekę do sił nadprzyrodzonych. Taniec i dźwięki bębnów wciąż mają ogromne znaczenie dla plemion z równin. Przemiana ekonomiczna i społeczna Indian Prairie z osiadłego społeczeństwa rolniczego w koczownicze ludy wojowników i myśliwych zakończyła się w pierwszej połowie XIX wieku. Ich sojusze wojskowe i zajmowane terytoria nie uległy zmianom przez następne 50 lat. To okres wojen indiańskich. Jest ironią historii, że w tym samym czasie, kiedy większość świata zachodniego przechodziła rewolucję przemysłową, na równinach
kończył się proces formowania społeczeństwa wojowników, społeczeństwa, które z godnością stanęło do walki o swoją ziemię.